Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Witamy w studiu. Szczęść Boże, Panie Pośle. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie Pośle, 5 miliardów złotych nadwyżki w budżecie. Czy te dobre notowania polskiej gospodarki to wynik tylko i efekt tylko dobrej koniunktury światowej? Nie, to jest taka nowa teoria totalnej opozycji, że to szczęście, że to koniunktura. Na świecie w ogóle fajnie, w gospodarce, więc u nas też. Tak, no to tak, na tym świecie to bardzo różnie jest, bo mamy w Europie kraje, które mają wzrost gospodarczy na poziomie zero coś tam, prawda, w granicach 1%. Gigantyczne długi, demonstracje, strajki, jak choćby we Francji ostatnio. Więc to na pewno nie, ja mówię, no to nie krasnoludki spowodowały, że jest po raz pierwszy po półroczu, właściwie po, nawet po lipcu, czyli więcej, prawda, tych miesięcy było, kiedy mamy nadwyżkę budżetową i to taką znaczącą. No bo tak naprawdę te miesiące to są te miesiące, kiedy ten budżet w pełni przygotowany przez obecny rząd, są jego efekty, tak? Nie poprzedni, tylko już ten po kilku miesiącach nowego roku. Prawda? Tak, to są absolutnie rekordowe wyniki, sensacyjne wyniki, sensacyjnie pozytywne. Myśmy mówili tutaj razem tutaj w audycji w programie z panem redaktorem kilkanaście miesięcy temu, że tak będzie, że to nieprawda, że pieniądze z 500 plus to będą przez rodziny, że rodziny to przepiją, przepalą, prawda, zmarnotrawią, że to nic nie da gospodarce. Mówiliśmy, że będzie inaczej. Mówiliśmy, że deficyty będą maleć, a nie rosnąć, że bezrobocie będzie maleć, a nie rosnąć i mamy rekordowe wyniki 7-procentowe bezrobocie w sierpniu. To jest wynik od kilkudziesięciu lat przecież niewidziany. Będzie rekord prawdopodobnie, ten dobry rekord, pozytywny rekord w eksporcie w tym roku, gdzieś około 200 miliardów euro może to być, więc bardzo pozytywna historia. Być może będzie rekord przyrostu urodzeń polskich dzieci, bo po pół roku mamy wynik 235 tysięcy nowych urodzeń, to jest o 18 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. Czyli no, na koniec roku może to być powyżej 400 tysięcy urodzeń i około 30 tysięcy dzieci Polaków, 30 tysięcy więcej młodych Polaków, małych Polaków. No, to jest to, o co nam chodzi. Takich rekordów prawdopodobnie może być więcej, bo może być rekordowy wynik dochodów z VAT-u. Około 150 miliardów złotych jest szacowane. No tak, 143 miliardy zakładane w tym budżecie wpływy. Tak jest, zakładane. 150 może być. Zakładane na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wysokim poziomie, tak. Przecież ta nowoczesna targowica, ci, którzy tak usilnie przeszkadzają polskiemu rządowi, twierdziła, że to wszystko się zawali, że budżet się nie spina, że nie będzie żadnych oszczędności z tego VAT-u i tak dalej. Można szacować, że około tych 18-20 miliardów co najmniej będzie. Tak, już jest więcej. Jest również znacznie więcej wpływów z podatku CIT od przedsiębiorstw. To ponad 13% więcej. Są wpływy z podatku od hazardu, czego w ogóle za poprzedniej ekipy praktycznie nie notowano. Podatek oczywiście od banków, który da znacznie więcej niż w zeszłym roku. Także, no mówię, gdzie nie spojrzeć, to dla tych szkodników i bym powiedział, no właśnie tej totalnej opozycji, znikąd ratunku nie ma. Bo nawet ta Unia Europejska inspirowana, podżegana przez przedstawicieli polskiej opozycji, żeby karała, żeby wprowadzała ultimatum, żeby sankcje, żeby cięcia i tak dalej, no widać wyraźnie, że te plany raczej obalenia rządu przy pomocy ulicy i zagranicy się zawiodły i się nie sprawdzają, a gospodarka została, no choćby po wczorajszej wizycie premiera Węgier, Viktora Orbana, który powiedział o polskiej gospodarce, że to lokomotywa europejska. I ma rację, to nie jest tylko ten 4% wzrost, to jest cały szereg innych wskaźników.
ruszają pomału budowy dróg, autostrad, infrastrukturalne. Duże budowy. Inwestycje nie tylko publiczne, ale także ruszyły inwestycje, w końcu ruszyły inwestycje też prywatne. Tak, i rośnie znacząco popyt. Co najważniejsze, o czym na co ja kładę nacisk od wielu, wielu miesięcy, mówię, że jest ważnym elementem tego wzrostu, dalej rozwoju gospodarczego wzrostu, jest podwyżka wynagrodzeń. I to się już widać. Płace rosną o około 5-5,5 nawet procent, do 6 w sierpniu ten wzrost był, ale należy się liczyć, że one będą jeszcze wyraźnie rosły. I to napędza koniunkturę. Polacy też oceniają znacząco bardziej pozytywnie sytuację gospodarczą w kraju. Patrzą przez pryzmat swojego portfela, widzą te różnice i żadne zaklęcia, prawda, o tym, jaki to tu terror i dyktatura, no to najlepszy dowód na to, że obywatele Norwegii czy Szwecji zamierzają się przenieść do Polski lub proszą o Polsce o azyl, że tu nie obowiązuje cenzura, tutaj nie mamy przypadków nieinformowania opinii publicznej o poważnych patologicznych zjawiskach, jakie mają miejsce, no, choćby związane z wydarzeniami związanymi z terroryzmem, czy to, co się dzieje obecnie w Hiszpanii, gdzie przecież opozycja katalońska jest po prostu zwyczajnie zamykana do więzienia i jakoś Komisja Europejska specjalnie tam, czy Komisja Wenecka nie interweniuje. Panie pośle, 5 miliardów złotych, tak jak powiedzieliśmy, nadwyżki budżetowej, skąd się to bierze? Czy to jest efekt, tak jak pan powiedział, szybkiej lokomotywy gospodarczej i wzrostu gospodarczego tych rozpędzonych przedsiębiorstw, które płacą podatki i są większe wpływy, czy bardziej jest to jednak kwestia uszczelnienia systemu podatkowego? No, oba elementy są ważne, ale oczywiście tym podstawowym warunkiem było to, że przestanie się kraść po prostu publiczny grosz lub też go marnotrawić zupełnie. To był pierwszy warunek. Drugi warunek to było wprowadzenie tych mechanizmów, które zablokowały okradanie nas biały dzień po prostu w postaci tych wyłudzeń podatków VAT, tych karuzel słynnych VAT-owskich. To są setki milionów złotych w poszczególnych przypadkach, a łącznie szacuje się, jest raport NIK-u na ten temat, jest opinia renomowanej firmy audytorskiej zagranicznej, która mówi, że w okresie rządów Platformy i PSL-u straciliśmy na tych oszustwach, wyłudzeniach, różnych niepłaceniach, fikcyjnych fakturach i tak dalej, że to jest łącznie kwota 200 do 262 miliardów złotych. Czyli ile to rocznie by było? No to są jakieś monstrualne zupełnie wielkości. Gdybyśmy te pieniądze mieli, naprawdę nie tylko program 500+, ale pewno 1500 czy 2500 można by dać i na pierwsze dziecko, i dla samotnych matek, i dla wszystkich tych, którzy by tego potrzebowali, również znacząco podnieść emerytury i renty. Te pieniądze były w systemie, ale poszły do innych kieszeni, wyparowały. No, jest oczywiście pytanie teraz zasadnicze, bo jest przed nami potrzeba powołania komisji śledczej w sprawie tych wyłudzeń, bo to nie jest możliwe, że nie wiem, ministrowie finansów Platformy Obywatelskiej byli ślepi, głuchi, głuchoniemi, ja nie wiem, nie zauważali, że im co roku z tego budżetu tam 30 miliardów, 40 wyparowuje. Zwłaszcza, prawda? Że zmiany w podatkach były. No właśnie, rządów, mało tak? Tego, podnoszono przecież VAT, podniesiono z 22% do 23%, a tych pieniędzy jak nie było, tak nie było i właściwie można powiedzieć, że one gdzieś trafiały do czyjejś kieszeni, tylko nie do, z reguły nie do kieszeni Polaków i do budżetu państwa, więc uszczelnienie systemu podatkowego absolutnie znaczące znaczenie. Ale chyba najważniejsze były też te, nie bym powiedział, taka wizja państwa, czy takie deklaracja władzy, która powiedziała: dość rabunku finansów publicznych. Będą za to surowe kary i będziemy rozliczać. A przypomnę, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro wprowadził przecież te bardzo wysokie kary, 25 nawet lat,
więzienia za wyłudzenia, fałszerstwa. Konfiskatę rozszerzono. Konfiskatę rozszerzono. VAT podzielony to też oczywiście bardzo ważna instytucja. Poprzednio było tak za Platformy i PSL-u, że za sfałszowanie banknotu 20-złotowego była znacznie wyższa kara niż za wyłudzenie 20 milionów VAT-u. No, absurdów co niemiara, prawda? Do więzienia trafiali ci, którzy ukradli batonik, ale nie ci, którzy organizowali wyłudzenia na kwoty 200 milionów VAT-u czy 100 milionów. Właśnie nie ma dnia, żeby jeszcze dzisiaj Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze Policji nie rozbijało jakiegoś gangu wyłudzającego VAT, często bardzo duże zorganizowane struktury przestępcze, nawet o międzynarodowym charakterze. Panie pośle, skupmy się chwilę na tym temacie VAT-u podzielonego. Czy to będzie duże utrudnienie dla przedsiębiorców? Myślę, że nie. To jednak jest pewna gwarancja dla tych przedsiębiorców uczciwych. No właśnie, bo to jest też bardzo ważne, że oprócz efektu większych wpływów do budżetu, uszczelnienie systemu podatkowego spowodowało jednocześnie, że przedsiębiorcy mieli równe szanse na rynku. Tak, to oczywiście, to jest kwestia równych szans, to jest kwestia, żeby te pieniądze nie były tracone dla budżetów, ale też pewna gwarancja, mówię, bezpieczeństwa na takim obrocie handlowym, to znaczy, że uczciwa firma nie zostanie po prostu wciągnięta przez oszustów świadomie w pułapkę tych lewych faktur. Nie ma solidarności za zobowiązania VAT-owskie. Tak jest, bo odprowadza się te pieniądze po prostu z góry, jakby na oddzielny rachunek i one do budżetu trafią. Bo mamy takie sytuacje, gdzie cały łańcuch przestępczych struktur wciągał w to całkiem nieświadome często podmioty gospodarcze, które na rynku nadal pozostamci już dawno zniknęli, firma była krzak, pieniądze wytransferowali na jakieś wyspy, tam Antyle Holenderskie czy na wyspy, na Bermudy, prawda? A firma pozostała polska i ponosi teraz konsekwencje tych złodziejskich operacji. Więc to jest potrzebne, to jest ważne i takich rozwiązań jeszcze, które trzeba będzie dalej wprowadzać, jest całkiem sporo, bo przestępcy nie śpią, nie zasypiają gruszek po popiele, na razie się wystraszyli i przestali nas rabować na taką skalę, nie mają przyzwolenia takiego, jakiego było w poprzednich latach. To ta komisja śledcza powinna właśnie sprawdzić, jak to było, że dozwalano na takie patologie, na taką przestępczość w wyłudzaniu tych podatków. No, czuli się bezkarni absolutnie ci przestępcy, a do Ministerstwa Finansów trafiały ostrzeżenia, informacje ekspertów. Pan profesor Witold Modzelewski pisał takie pisma do ministerstwa, pisały zrzeszenia producentów, usługodawców, handlowców, którzy mówili, że jest przekręt, że wyłudzane są te VAT-y, że te firmy nie istnieją, że nie jesteśmy przecież tak naprawdę największym eksporterem nowoczesnych telefonów, czy tabletów, czy jakichś urządzeń skomplikowanych elektronicznych, których nie produkujemy, nagle jesteśmy wielkim potęgą eksportową. Prawda? A mimo to ministerstwo uważało, że tak nie jest i że to jest jakieś tutaj nieporozumienie, nic takiego złego się nie dzieje i te ostrzeżenia są niepotrzebne. No proszę, tu 20 miliardów złotych, niecały rok. Więcej wpływów z podatku. Można. Jak się chce, to można. To widać, że to się da zrobić. Trzeba mieć chęci, trzeba mieć odwagę, trzeba mieć instrumenty, narzędzia. I ja w ogóle jestem zdania, że ten rok zakończy się absolutnie sensacyjnie, pozytywnie. Właśnie pytanie zasadnicze. Przy prawie 5-miliardowej nadwyżce w budżecie, czy rzeczywiście na jakim poziomie należy spodziewać się deficytu pod koniec roku? Tym deficytem to oczywiście nie jest tak, że jak w połowie roku, czy nawet więcej niż po połowie roku jest 5 miliardów nadwyżki, to ta nadwyżka musi zostanie do końca rosnąć albo zostać i tak dalej. Bo przecież te wydatki, które mamy, które powinniśmy jeszcze pokrywać, a na które nie ma pieniędzy jeszcze, no trzeba finansować. Przeznacza rząd ponad 3 miliardy złotych dodatkowo na służbę zdrowia. To jest znaczący wydatek. Także ja myślę, że ten deficyt od zakładanego będzie mniejszy gdzieś o około 15, może 18 miliardów złotych, ale to jest naprawdę bardzo dużo i przy założeniu tych dodatkowych, powiedzmy 18-20 miliardów dodatkowych wpływów podatkowych, to daje pewną poduszkę, prawda? Mniej musimy pożyczyć tych pieniędzy na przyszły rok.
i twierdzę, że będą sensacyjnie pozytywne wyniki na koniec roku gospodarcze, te wskaźniki makroekonomiczne i przyszły rok zapowiada się równie ciekawie, dobrze i optymistycznie, jeśli nie będzie jakichś wielkich niebezpieczeń, wydarzeń na świecie geopolitycznych, jakichś wojen czy jakichś tego typu historii, to raczej wydaje się, że te dwa lata będą najbliższe, ten rok i przyszły, będą bardzo pozytywne dla polskiej gospodarki, a tym samym dla portfeli Polaków. No pewnie, żeby postawić to wszystko z głowy na nogi, żeby polskie państwo zaczynało gonić również w zarobkach, w dochodach, w świadczeniach socjalnych bogate państwa starej Unii, no to pewno by nam się przydało jeszcze ze dwie kadencje. To wtedy by się dodało rzeczywiście doszlusować ale do czołówki. Tej koniunktury, jak długo należy się spodziewać? Dwa lata, mówi pan dwa lata, ale czy dalej? Co trudno, potem? Oczywiście trudno jest tak planować w perspektywie. Ci, którzy mówią, że wiedzą, co tam będzie w 2030 czy 2040, to raczej mało poważni goście, bo te sytuacje jednak się zmieniają na świecie bardzo gwałtownie. Nikt nie przecież nie sądził, że tak znacząco spadnie na przykład cena ropy, prawda? Że te huragany spustoszą znaczne części świata, że wybuchnie wulkan tu czy tam, który to wszystko ma znaczenie, to ma wpływ na również na gospodarkę, pewne zachowania psychologiczne również ludzi, pewne przyzwyczajenia, ale jakby na to nie patrzeć, nasza koncepcja jest po prostu absolutnie słuszna. No, okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość ma lepszych ekonomistów niż poprzednia ekipa, która się tak chwaliła, była taka dumna z siebie, jak pan minister Rostowski, który raczej był właśnie mistrzem kreatywnej księgowości, zaklinania rzeczywistości. Nie ma i nie będzie takie. Tak, no twierdził przecież, że publicznie, no to po prostu każdy ekonomista po takim wystąpieniu, który mówił rok temu, że pieniędzy na program 500+ nie ma i nie będzie, do końca kadencji nie będzie nawet powiedział, no po prostu kompromituje się totalnie, ale tutaj żadna skala kompromitacji w przypadku pana Rostowskiego nie jest, nie do ogarnięcia, to wszystko jest możliwe. Panie pośle, skoro mamy takie duże wpływy z VAT-u, skoro gospodarka świetnie się trzyma, to może jest czas, żeby pomyśleć o tym, żeby obniżyć stawkę VAT-u z 23 do 22, powrócić do tej stawki. Ta sprawa jest rozważana, ale jest już oczywiście deklaracja ministra finansów, pana wicepremiera Morawieckiego, że na razie to nie nastąpi. Jest jeszcze tyle dziur do zatkania, jest tyle, bym powiedział, niepalących wydatków publicznych, które trzeba podgonić. Mamy przecież znaczące wydatki zbrojeniowe również, bo ta sytuacja na świecie nie jest, nawet w Europie nie jest taka całkiem bezpieczna. Dlatego na razie chyba nie możemy się tego spodziewać, ale to nie znaczy, że to nigdy nie nastąpi. Trzeba w ogóle przemyśleć cały system podatkowy, bo on już jest dość przestarzały, niektóre ustawy mają po 20 parę lat, w związku z tym być może jednak trzeba by je generalnie zmienić. Są różne propozycje. Najważniejsze spowodować, że złoczyńcy, złodzieje nie będą się czuli po prostu bezkarnie, bo to była do tej pory absolutna plaga. Tutaj każdy, kto chciał, wsadzał łapę do polskiego budżetu, sobie wyciągał tyle, ile sobie życzył, to było właściwie bezkarne. I na razie to trzeba przede wszystkim uczynić, zabezpieczyć wydatki na programy socjalne, społeczne. Proszę popatrzeć, to te wydatki socjalne, transfery socjalne są na rekordowym poziomie, to jest około 71 miliardów złotych planowane na przyszły rok, gospodarkę. W tym roku 50 miliardów mniej więcej. To jest znacznie, znacznie więcej niż poprzednie rządy czyniły. One mają wpływ oczywiście na polską gospodarkę. Myślę, że również inwestycje ruszą. To jest kwestia przygotowania się odpowiedniego. No, to też nie jest tak, że my wydajemy pieniądze tak, jak wydawała Platforma z PSL-em, czyli byle wydać, na byle co, prawda? Często marnotrawnie, głupio. To tak nie, teraz nie funkcjonuje. Każdą złotówkę bardzo dokładnie się ogląda, żeby te inwestycje były sensowne. Przyjdzie czas, że zaczniemy również własne fabryki budować, no bo na razie głównie to jest, są to montownie, prawda, czy hurtownie kapitału zagranicznego. Ale polskie firmy zaczynają przejmować konkurencję za granicą. Tak jest, zaczynają deptać po piętach bardzo mocno, stąd też tam niektórzy w tej Brukseli nas tak tępią,
bo zdają sobie sprawę, że zaczynamy im deptać po piętach, że zaczynamy być konkurencyjni, zagrożeniem, jeśli chodzi o rynki zbytu i stąd być może niechęć tych wielkich do podzielenia się z Polską tortem, ale idzie nam to coraz lepiej. Panie pośle, dziękujemy za udział w programie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.